trzech koron wicher wieje. Szanowni Państwo, jako współgospodarz wydarzenia chciałbym Państwa zaprosić na spotkanie autorskie z panem doktorem Krzysztofem Mirajem, autorem książki Frisacy Pienińscy. Całość umilać nam będzie Frisacka Grupa Śpiewacza, a także grupa Frisaków, która wzbogaci wydarzenie o opowieści, o legendy frisackie. Serdecznie Państwa zapraszamy. Jak widzicie Państwo, jeszcze jest śnieg, jeszcze jesteśmy przed sezonem. Już słoneczko coraz śmielej świeci. No i cóż, przyjdzie 1 kwietnia, będziemy musieli zaczynać. Wtedy nie będzie tu już, miejmy nadzieję, śniegu, ale cała masa łodzi frisackich, które już zostaną do sezonu, właściwie już są przygotowywane. Dla tych z Państwa, którzy może nie znają nas jeszcze tak dobrze, którzy tu nie byli, powiem, że jesteśmy frisakami pieńskimi, a historia frisactwa na Dunajcu to już 180 lat. W roku 1934 powstało Polskie Stowarzyszenie Frisaków Pienińskich, które do dziś jest organizatorem spływu i do którego każdy z nas, chcąc łódkami pływać, musi należeć. Przyjeżdżają do nas turyści z całego świata i na przykład z zeszłoroczny sezon zamknęliśmy dużą, właściwie rekordową liczbą turystów, jaką kiedykolwiek mogliśmy przewieźć. To nam się w ciągu tych 180 lat nigdy nie zdarzyło. I mam nadzieję, że między innymi przy Waszej pomocy ten rekord powtórzymy, a nawet go pobijemy. A więc serdecznie zapraszam, a zapraszam Stasek Migdał, frisak od 40 lat, przy okazji wiceprezes i rzecznik prasowy Polskiego Stowarzyszenia Frisaków Pienińskich. Dziękuję bardzo. Zapraszamy w dniu 2 kwietnia o godzinie 17 z Kansem w Zubrzycy Górnej. Jerzy Regiec, prezes Polskiego Stowarzyszenia Frisaków Pienińskich. Serdecznie zapraszamy! Dziecze koron szczyt,